Siema. Chcę przykleić płytki. Znalazłem jeszcze zapas. Powinno styknąć, tak mniej więcej liczyłem. Te trzy rzędy z tej i z tamtej strony powinno styknąć. Zanim jednak wypadałoby zagruntować wieńca. I tu mam taką ciekawostkę. Tak wygląda nowy unigrunt Atlasa. Jest to grunt głęboko penetrujący, z tym, że to jest koncentrat. Czyli nie wolno stosować go bez rozcieńczenia. Najmniejsze stężenie to jest 1:3, czy największe to jest stężenie? Nie chcę teraz kłamać, ale to jest, w każdym razie to jest koncentrat. Tak pół na pół zawsze z wodą mieszam. Jest ok. Gruntuję i za chwilę się włączę, jak będę kleił. W tej temperaturze w tej temperaturze i w ten materiał jakieś 15 minut i on już jest gotowy do dalszych prac. Takie dwa wyznaczniki tego gruntu. Jest szybki i głęboko penetrujący. Mam tu trochę ciasno w tym miejscu, no ale nic, nie będę przestawiał rusztowania. Chcę tu i przykleić już te płytki, zafugować i nakryć to murem przed dalszymi pracami. Murem, dachem. Nakryć to dachem. Dobra, włączę się, jak będę kładł kable. Na razie. Chcę tylko pokazać jedną rzecz, że zanim doszedłem na tym wieńcu do końca z malowaniem, to tam z przodu już grunt wpił i wysechł. Dlatego od razu mieszam klej i od razu mogę zabierać się za klejenie płytek. I tyle. Kleję z tej strony, gdzie będę miał cień, nie tamtej, gdzie będzie za chwilę atakowało słońce. Jutro wstanę prędzej i z tamtej strony sobie też to ogarnę, zanim wyjdzie słońce. Później to przysłonię ciemną folią, żeby bezpośrednio słońce nie atakowało. I będę miał przygotowane do fugowania. Później pokażę, jak fuguję i tak dalej. Dobra, do za chwilę. Cześć. No i tak. Grunt wpił, związał, już nic nie pyli. Jedną rzecz chcę pokazać. Mrozoodporne, klinkierowe płytki elewacyjne. Jeżeli coś jest klinkierem, no to już nie trzeba dopisywać, że są mrozoodporne. To jest działanie na psychikę klientów. Mrozoodporne, no trzeba wziąć. Jeżeli byłoby napisane samo klinkierowe płytki elewacyjne, no to wiem, że wiara by tego nie kupiła, bo byłaby obawa, że a czy one są mrozoodporne? Więc tak, jeżeli coś jest klinkierem, to jest mrozoodporne. Już samo w sobie, jako materiał. Tak samo gres. Każdy gres nie musi być napisane, że jest mrozoodporny, bo każdy gres jest mrozoodporny. No ale sprzedawcy wzięli ten sposób i jak napiszą coś takiego,
to liczę na większą sprzedaż i wiem, że taka sprzedaż będzie większa. Wcieram klej w wieniec gładką stroną standardowo i dopiero formuję zęby. Jak stąd wyjdę, będzie to zdecydowanie wygodniej, ale póki co mam tutaj taką ciasnotę i muszę się jakoś odnaleźć. Będę kładł 3 rzędy od razu. Ząb chyba 12, 12 mm albo 10. 10 albo 12 mm. Aha, nie mam połówki dociętej. No to zaraz będę musiał dociąć. Na szybkości. Formuję jednakowy ząb. Tak po kawałku, żeby jest dość ciepło na dworze i będzie dość szybko skurkowało, dlatego nie nawalić za dużo kleju, bo to się minie z celem. Tutaj będę musiał to szopem umyć i każdą jedną płytkę smaruję na zero klejem, żeby mieć pewność, że się nie odspoi. Położysz chociaż 3. Położysz. Przykładam jedną do drugiej i rozsuwam w prawo, żeby zabrać nadmiar kleju tutaj, bo jak będę fugował, to mogą powstać takie miejsca, gdzie ten klej będzie jakby prześwitywał spod spodu. Dobrze jest zostawiać właśnie takie garby tam pomiędzy płytkami, żeby ten klej, ta fuga z trasem się tam tak jakby zazębiła, między to wszystko tam powłazi i będzie mocniej trzymała. Jeszcze przed samym fugowaniem przejdę się. Jutro się przejdę. Póki będzie klej świeży. To jest Geoflex. Dość mocny. O, tutaj na przykład. Widać, o co mi chodzi. Wylazł w tą stronę. Gdybym go tak zostawił, no to on by na pewno wystawał. A jak przycisnę płytkę do płytki i rozsunę, on jest pod spodem. Tak jak powinien być. I teraz tak. Tutaj do płaszczyzny. Nie wiem, czy tu jest pion. Chyba nie. Tutaj robię do płaszczyzny. Tutaj tak samo klej wyłazi. Przy kolejnej warstwie będę musiał go, zanim położę, będę musiał go zebrać.
póki jest świeży, póki to będzie proste. Do płaszczyzny dobijam poziomicą i dopiero teraz, unosząc płytkę ku górze, podkładam krzyżyki. Idę dociąć tą i kładę kolejne warstwy. Te nie robię na krzyżyki, tylko tak jakby do oka, do pionu z tymi dolnymi. Płytki są różnej długości. Ustawiam sobie mniej więcej po tamtych. Widać, tutaj jest na 0. Tutaj już kawałek wystaje, tu jest na 0. Tu jest na 0. Płytki są różnej grubości, różnej długości. Dlatego trzeba to gubić. I mniej więcej tutaj ustawiać ten też centymetr. Ważniejsze jest jakby linia pozioma. To będę sprawdzał okiem jak tędy. Tutaj widać, że też jest delikatny garb. No i trudno, jak przyjdzie fuga, nie będzie to widoczne. Coś tutaj jest nie tak. Nie bardzo, ale coś nie jest aż tak idealnie, jak nie jeden chciałby, żeby było. No i tak, docinam, układam kolejne warstwy. I dalej. Zaraz wrócę, pokażę. No i tak, mam skończone. Pod wieczór najprawdopodobniej będę musiał to przykryć, bo faktycznie coś tutaj w powietrzu się szykuje na jakieś opady. I wtedy, jak będę wyciągał krzyżyki, ostry nóż, znaczy ostry, no nóż do tapet, i powydłubuję klej w tych miejscach, gdzie mógłby ewentualnie wystawać ponad fugę. No widać zresztą, co się dzieje. No coś dzisiaj będzie, na pewno coś dzisiaj będzie. Trzeba to przysłonić, bo wyjdą wykwity na świeżo. Z kleju wyszłyby wykwity, gdyby to zamokło. Jedną stronę mam gotową. Od razu sobie zagruntowałem drugą. Krzyżyków starczyłoby mi na drugą stronę. Płytek też chyba mi starczy na drugą stronę. Ale no z tej strony wali słońce. Jutro albo pojutrze z samego rana wstanę, położę to. I do godziny 12 myślę, że klej na tyle chwyci, że nie będzie obawy na wysoką temperaturę. Teraz jest trochę wiatr, ale już się tego nie obawiam, dlatego że zastosowałem klej żelowy. Z tej strony tak jakby nie ma bezpośredniego promienia słonecznego, dlatego też pomimo dość wysokiej temperatury powietrza nie obawiam się, że coś tutaj pójdzie nie tak. Trzeba też trochę mieć orientację w kleju do płytek. Zastosowałem klej żelowy i wiem, że będzie ok. Pokażę, jak będę fugował w następnym filmie. I tyle. I też najprawdopodobniej w tym kolejnym filmie będzie pokazane, jak przyklejam na pianę, zwykłą pianę, daszek, ten, który tutaj był z blachy. Wraca z powrotem ta blacha. Było przyklejone na pianę, wytrzymało kilka lat. I gdybym tego sam nie zrywał, no to wytrzymałoby kolejnych kilka. I tak samo będzie zrobione teraz.
Żadnych kołków, żadnych dybli, żadnych mocowań, wkrętów, nic. Wszystko będzie, wszystko. Daszek będzie przyklejony na pianę i pokażę, w jaki sposób ja to zrobię. No, do zobaczenia w kolejnym filmie. Dzięki, że obejrzałeś. Narka.